Siemanko! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Laravela. Tym razem będzie szybki odcinek związany z customowymi, z własnymi ustawieniami czy propertisami w plikach ENV. Jak je dodawać, jak z nich korzystać, tego dowiesz się z tego odcinka. Zapraszam! W poprzednim odcinku wprowadziłem Was w świat sesyjności. Pokazałem jak działa sesja, na jakich zasadach, jak ją konfigurujemy, gdzie i jak możemy z niej korzystać realizując mechanizm koszyka w naszym sklepie. Jesteśmy w połowie pracy nad koszykiem. Mamy już opcję dodawania, wyświetlania komunikatu. Oprócz tego będzie zrealizowana lista z koszykiem, które produkty wchodzą w jego skład, opcja usuwania a w kolejnym kolejnym kroku zrobimy sobie płatności, podepniemy sobie jakiś mechanizm płatności i spróbujemy zrobić do tego implementację. Także jeżeli jeszcze tego drogi widzu nie widziałeś i nie wiesz jak ten koszyk został zrealizowany, zachęcam do tego, żeby nadrobić zaległości, film pokaże się tutaj nade mną. A ja zachęcam do tego, żeby zostawiać łapki i komentarze, bo to wszystko pozycjonuje i podbija film, pozwala dotrzeć mi do szerszej społeczności. Więc jeżeli ta seria, te filmy pomagają ci w twojej nauce, w twojej karierze, będę wdzięczny, jeżeli zostawić po sobie jakiś ślad. Zabieramy się do pracy. Kilka razy na Discordzie już ten temat się pojawiał, i były takie pytania: jak możemy dodawać własne propertiesy stwierdziłem, że warto zrobić o tym odcinek, żeby chociaż było dla mnie łatwiej, żebym mógł podlinkować i po prostu coś takiego pokazać. Oczywiście jest to możliwe i możemy to robić w zasadzie na kilka sposobów. Możemy albo wbić się w konfig, który tutaj widzimy, i mamy app, i możemy tutaj dodawać kolejne jakieś tam elementy, ale to jest słabe rozwiązanie, bo to jest takie miejsce systemowe, miejsce typowo Laravelowe. więc ja zawsze polecam utworzyć sobie, jeżeli chcemy mieć takie zbiorcze konfiguracje, zbiorcze propertiesy w Naszej apce takie typowo nasze, no to możemy zrobić na przykład file. Tutaj jest ważne, że to nie jest klasa, tylko to jest file, który ma, zwraca tablicę. I robimy sobie shop, na przykład php. Wtedy będzie wiadomo, że to jest plik dedykowany pod, pod nasz sklep. To jest takie nasze miejsce. Tak jak mówiłem, zwracany jest tutaj array, jest tablica. Zamykamy to sobie oczywiście. O, w ten sposób. I teraz będzie bardzo podobnie, jak to mamy w tym miejscu. Czyli mamy klucz, mamy tutaj, dobijamy się do env, czyli do tego pliku z propertiesami. Podajemy klucz, który tam podajemy, definiujemy. I możemy zdefiniować wartość domyślną. Ja chciałbym coś takiego sobie zrobić, na przykład ostatnio mi się to rzuciło w oczy. To będzie tutaj. Mamy ten default image, który nam się tutaj pojawia. To jest taka jakby zapasowa ikonka w momencie, kiedy nie mamy zdjęcia przy produkcie. I to jest dobre miejsce i dobry moment na to, żeby sobie coś takiego zrealizować. Robimy sobie tutaj jeszcze raz, sobie to skopiuję, żeby było szybciej. Robimy default image. Ok, i teraz y, możemy sobie zrobić shop. I tutaj robimy default image. Ok, y, jeżeli chodzi o wartość domyślną, chyba tutaj nie będę nic zdefiniował. Y, zostawię to w takiej formie. Y, I teraz ten y, klucz wrzucamy sobie tu. Y, robimy teraz welcome. Y, z welcome controllera przerzucam ten URL, który tutaj mamy. Dobra, ja już mam parę w envy i w env example, i mam dorzucony oczywiście ten klucz. Teraz musimy podmienić to w kontrolerze. Tutaj wywołujemy sobie funkcję config, gdzie jako parametr najpierw podajemy nazwę pliku, w którym się dany klucz z wartością znajduje, a potem podajemy sam klucz. I tutaj mamy default image i powinna być ta wartość z configa zaciągnięta. Zobaczmy czy to zadziała. Musimy oczywiście zrobić PHP artisan cache, to przypominam tylko ja wykonam to jeszcze raz i wchodzimy teraz do aplikacji. Jak możemy sprawdzić czy to działa? Na przykład dodając teraz na szybko po prostu jakiś produkt. Robiąc test, test 1, 2, 2 bez na przykład odzież, bez grafiki, robimy zapisz. Wchodzimy i zobaczmy teraz. OK, mamy miniaturę. Widzimy, że rzeczywiście działa. Jeżeli na przykład to usunę i zrobię teraz Kesza, odświeżenie. Oczywiście muszę teraz, bo to jest gdzieś dalszy produkt. Widzimy, że tego produktu, tego zdjęcia, tego produktu tutaj nie ma. Przywracam. Jeszcze raz robię kesza, odświeżam. Robimy 20 elementów i widzimy, że konfiguracja się y, dodała. Do tego configa możemy sobie robić y, podobne jak mamy tutaj opisy. Nie ma z tym żadnego problemu. Jeżeli jest taka potrzeba, można to dodatkowo dokumentować. Czasami lepiej, bo, bo wtedy wiadomo, co od czego dokładnie jest, i teraz, jeżeli chcielibyśmy sobie dorzucić kolejny taki yy, taką konfigurację, no to oczywiście bierzemy po prostu kolejny klucz, wrzucamy tutaj, yy, nazywamy, uzupełniamy NV. I dobijamy się w ten sposób. Jest to zalecane, żeby dobijać się do tych konfiguracji, czy do tych ustawień właśnie przez tą funkcję config. Także to jest, trzeba, warto na to zwracać uwagę i warto to. Stosować. W tym odcinku to by było tyle. Tak jak obiecałem, jest szybko. Mam nadzieję, że teraz już będziecie wiedzieli, jak korzystać, jak dodawać własne tutaj te parametry do, do Enwa, jak z nich korzystać. Także pamiętajcie o łapeczkach, subskrypcjach, komentarzach. Dołączajcie do społeczności na Discordzie oraz do społeczności Laravela na Facebooku. Śledźcie moje social media. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć!